Blade'a, albo biorę jakiś Blade'a ze sobą i zawsze maluję coś. I zawsze powstaje jakiś obraz. No i malowanie to jest taki dla mnie sposób na życie. Taki po prostu sposób na życie i na zabijanie nudy. Bo z tym walczę codziennie, że po prostu zabijam nudę w ten sposób. To jest takie działanie wyobraźnia, malowanie, zajęcie, zabijanie nudy, spędzanie czasu, uczenie się, poznawanie świata przez to. Bo przy malowaniu obrazów też się poznaje inne dziedziny, co nie? Bo trzeba coś tam namalować i wtedy człowiek musi poszperać trochę i się pouczyć. Albo poobserwować. A co jest dla Ciebie największą inspiracją? Czy to, że gdzieś tam przeglądasz katalogi, czy byłeś na wystawach, czy po prostu takie normalne, zwykłe życie? Idziesz i coś Ci tak, no, runęło i wiesz, dawniej, jak byłem młodszy, jak chodziłem do szkoły plastycznej jeszcze, to się rysowało modeli, kolegów, koleżanki, na przykład rysunek, bardzo fascynował mi pracę na przykład tych malarzy impresjonistów. Ogólnie najbardziej impresjonistów. Się malowało po prostu z natury, to mnie fascynowało. Rysowanie ludzi, malowanie z natury, z modela. Potem, no to przy kopiowaniu obrazów się dużo uczyłem i obserwowałem obrazy właśnie innych twórców i wielkich malarzy. Czy to jest Mona Lisa? Tak. No nie. To jest Mona Lisa, Grzesia. Moja Mona Lisa. Jest dzięki pani Jadwidze Klaus, która jest prezeską właśnie tego Stowarzyszenia Miłośników Ziemi Mieleckiej i działa dosyć prężnie. Tak, tak. Teraz mam zasypuj. Przejmuje się losem artystów, takich młodych, szuka, buduje jakieś wystawy, organizuje to i bardzo. Nie młodych, każdego artysty się przyjmuje. Każdego się artysty, też dla tego. Tylko młody, tak. Ale właśnie działa prężnie, w tym względzie. Nie, mam też. No i dziękuję pani kierownicy i pani Ani, że pomogła przygotować tą wystawę. Zadziałała swoją wyobraźnią plastyczną też, żeby zaaranżować tę wystawę i zrobić katalogi, plakaty. No i jeszcze chciałbym powiedzieć coś od siebie, że takie często sobie pytanie zadaję, dlaczego jestem malarzem? No ale w sumie to nie wiem, czemu jestem malarzem. Jakoś tak tylko sobie mi przychodzi do głowy, że bo chciałem być zawsze malarzem. Dlatego. A chcieć to móc? Zwrócić kogoś uwagę. Młodzieży, starszych, po takim małym miejscowościach to jest po prostu, jak powiedziałem, że trochę to jak traktuję jak misję, dlatego że chciałem, żeby ludzie patrzyli na mnie, tak jak pani tu powiedziała, że jestem artystą, malarzem, maluję, staram się. No żeby właśnie oni przez to coś wzięli dla siebie, mieli coś z tego też, co nie? Żeby zobaczyli, jak to jest, no nie? Dlatego mi się to bardzo podoba. I fascynowany dlatego tą modą. No bo człowiek ma talent, jakiś tam talent ma wrodzony, ale nie wiadomo skąd on przychodzi ten talent, dlaczego akurat ta osoba ma ten talent. No ale jeżeli mu nie pomogę, temu talentowi, to z tego nic nie będzie. Potrzebna jest praca i takie zdeterminowanie, samozaparcie po prostu. Żeby to robić całe życie, bo jak się tego nie robi całe życie, to jest nie tak wygląda jak potrzeba. Po prostu. No i dlaczego jestem malarzem? No na pewno mnie cechuje też inna wrażliwość, zauważyłem. Jak się sobie przypatruję, że po prostu jestem trochę inny od reszty ludzi. Szczególnie dzisiaj. Nawet swoją twarz traktuję jako tworzywo twórcze czasami. Ostatnio sobie maluję twarz na wernisażu. No i w ogóle tak zauważyłem, że się odróżniam od reszty społeczeństwa trochę. Wyglądem i jakąś tam wrażliwością, moim sposobem postrzegania świata. A takich jest więcej, nie przeszkadza. Wiem, ale jakoś to zauważyłem po sobie, że ja jestem
że należę do mniejszości. No. Że nie jestem takim przeciętnym, szarym człowiekiem, chociaż nie mówię, że szarzy ludzie to jest coś złego, bo oni mają swoje widzenie świata, no nie? Ale ja jakby nie przykładam wagi do takich rzeczy, do których oni ludzie przykładają, albo widzę to inaczej i jakoś tak po prostu z odrobiną szaleństwa to traktuję. Inna wszystko. Jest twoja wrażliwość. Tak. Tak. No i poza tym, no zawsze jak gdzieś jestem, gdziekolwiek bym nie był, jadę gdzieś za granicę, albo gdzieś tam na dłużej. Mam właśnie obrazy innych malarzy, tych większych, bo w ogóle ludzie chodziłem po wystawach, przeglądałem katalogi, przeglądałem albumy. W ten sposób bardziej. To działa. Nie, tak jest po prostu. Mam takie odczucia po prostu jak malarz. No i właśnie ostatnimi czasy właśnie przykładam uwagę do wyobraźni, żeby jak najwięcej muszę wyobrazić przy malowaniu siebie. Nie podglądać innych, tylko właśnie bardziej z siebie. A to jest trudna sztuka, bo mało kto tak potrafi. Trzeba się urodzić z takim talentem, żeby móc coś tam robić od siebie. A jeżeli człowiek tego nie ma, to musi nad tym pracować. Tak uważam. No i też traktuję malarstwo jako przekaz. Chciałbym coś przekazać swoim malarstwem. Moje obrazy są różnorodne. Ja traktuję obrazy różnorodne. Nie wszystkie są takie same. U mnie nie ma tak, że muszą być takie same. Ja po prostu działam w ten sposób, że jak mam jakiś pomysł, to go realizuję. Dlatego one są takie różnorodne. Na niektórych są tylko czyste jakieś problemy malarskie, faktury, jakieś eksperymenty moje. Na niektórych moje na przykład fascynacje jakimiś tam kulturami, jakimś Egiptem. Chodzi o to, żeby tylko sobie coś tam malować, co nie? Albo niektóre są realistyczne, na tych obrazach znowu uczę się warsztatu. Dobrze, ale czy masz, jest jakoś ukierunkowany w jakimś stopniu, czy to tak, co, malujesz, co ci, jak to się mówi, pędzel pokieruje, czy masz jakieś tam też. Konkretne jakieś, powiedzmy, kierunki? Najpierw się w mojej głowie rodzi jakiś tam zarys obrazu, a potem jak już go naszkicuję, mniej więcej mam jakąś tam, wiem co chcę na tym obrazie, mam to w głowie, ale potem jak maluję, to w trakcie malowania nie wiem, jak mi on wyjdzie, bo ja zmieniam często. Jak mi coś nie pasuje, to zamaluję i od nowa mogę. Tak po prostu taki proces twórczy. Także nie wiem co namaluję. Mieszam kolory, próbuję, zamalowuję. Dobra, a taki prosty przykład. Czy namalowany na przykład ileś lat temu obraz poprawiasz później? Nie, to tak już nie. No bo są na przykład tacy, że ktoś namaluje obraz, a potem go widzi inaczej jednak po pewnym czasie. Zdarza się, ale to są wyjątki. Jakieś jeden, dwa obrazy, tam może trzy, co nie? Ale tak, bo ja w sumie dużo maluję, co nie? No sporo, nie powiem, że tak strasznie dużo, ale sporo. Ale zdarzają się właśnie takie obrazki, że jak po kilku latach coś tam zobaczę, że coś tam, żeby przemalować, to go przemaluję, no. A jak długo jeden obrazek? No to zależy właśnie, są tutaj takie abstrakcje, że te abstrakcje to maluję niedługo, bo to jest taka technika, że one w sumie niedługo schodzą, ale na przykład przy tych realistycznych, jak maluję portrety, jakieś swoje autoportrety, albo portrety, albo z natury coś, jakiś pejzaż, bo też chodzę w plenę, czasami sobie pomalować. A to portret to z lusterka? Tak. No bo jest raczej. No tak. Nie ze zdjęcia, z lusterka. A czego nie ze zdjęcia? No bo autoportret to ja z siebie mogę wykorzystać w lustrze, nie muszę być modelem, ale to wolę... No to chodzi o warsztat, że z natury zawsze jest lepiej, bo tam jest inna kolorystyka, zawsze jest to obcowanie takie naturalne z malowaniem, no, a nie ze zdjęcia. Ze zdjęcia to się jednak różni, lepiej to jak człowiek zawsze naturalnie to wszystko robi. I żeby być jak najbliżej tej czystej formy malarstwa. No, przy tych obrazach, no to mi przy tych realistycznych, no mi dużo sobie zmieszać, skutory, zrobić zapalne. 2 tygodnie. 10 dni, to jest nie. Ile? Z 10 dni? No. Bo trzeba, bo chodzi o to, że trzeba... Ja się staram malować starannie. To jest olej? Ma dużo tych fałów. To jest olej? Tak. A poza tym jeszcze nie wiem dokładnie, jakie kolory mam użyć.
i czekam, oczekuję i potem na przykład niech Pan jedną że kamizelkę, żeby jej zrobić turkusową, a nie białą. Muszę myśleć o tonacji. Chciałbym też coś przekazać, bo niektóre obrazy są takie czysto malarskie, taka zabawa po prostu. Różne rzeczy robię, rysuję, kolaże robię, instalacje jakieś sobie robię. Ale też chciałbym coś przekazać na niektórych, jakąś treść, na co mnie irytuje w życiu, na przykład albo jakiś problem, chciałbym przekazać innym, to też staram się coś tam umieścić. I no i to jest też wyekspresować swoje smutki i to, co mi się podoba po prostu w tym życiu i w naturze. No i dlatego to jest taka w sumie mieszanka tego wszystkiego, co to jest. I zawsze mam jakąś taką chęć właśnie wymyślania i tworzenia czegoś abstrakcyjnego. I to jest właśnie malarstwo. No i to wszystko, co chciałbym powiedzieć. Jestem zaangażowany i szczególnemu darowi przenoszenia mieszczenia w trudno. Dziękuję za obecną wystawę. Mam nadzieję, że jest to nie nasza ostatnia wystawa, nie Pana ostatnia wystawa u nas. Myślę, że możemy liczyć na owocną współpracę. Życzymy wspaniałej pracy. No i przynajmniej ja mam takie odczucie, że Ty jesteś cholernie optymistycznym człowiekiem. No ja jeszcze nie skończyłem. Ja że jest po prostu optymistyczny, że Twoje obrazy są takie... Obrazy, przynajmniej to, co oglądałam, bo przecież miałam Twoją galerię, prawda? No to są kolorystyczne przede wszystkim. No jest to tak, popatrz, jest to kakofonia po prostu tych różnych kolorów, prawda? A jednak jak się to pięknie razem skomponowało, jak to wszystko po prostu gra. I za to Ci Grzesiu, za udostępnienie tej sali, za zorganizowanie tego wernisażu. Jeden z Rykopul, że to nie ma klimatyzacji. Ale wytrzymamy to wszyscy, tak mam ten sam ból, także wytrzymamy. Ale naprawdę, no i szczególne podziękowanie no, Aniu dla Ciebie za te wszystkie rzeczy, które tak pięknie wspólnie z kierownictwem tutaj robicie, układacie, potraficie to zrobić także. I no przede wszystkim boczy bił, afisz.